Witajcie w nowym roku. W ostatnim odcinku mówiłem, że kolejny na kanale pojawi się Lexus LS, jednak no z pewnych względów test niestety musiał zostać przesunięty, ale nie ma co się martwić, bo dziś mam dla Was naprawdę strasznego kozaka. W sumie to aż dziwne, że z pozoru poprawny i ułożony Niemiec w okularkach wpadł jednak na tak chory pomysł, by stworzyć to. G-klasę na kanale już Wam kiedyś prezentowałem, rocznik 83, w sumie to było takie proste, analogowe, autoterenowe. Dziś jednak Gelenda w zupełnie innej konfiguracji i w sumie nie jestem do końca przekonany, czy też trafi ona w gust jakiegoś sympatycznego leśniczego, czy może bardziej jakiegoś szemranego myśliwego. W sumie to nawet ciężko określić, do czego ten samochód jest. Niesamowita i wręcz absurdalna maszyna. Samochód pełen skrajności o dość mrocznym charakterze. No, w nowy rok wjeżdżamy dość ekskluzywnie, bo oto Mercedes G55 AMG. W sumie jest to prawdziwy drogowy cwaniak, coś niespotykanego, kanciasta terenówka z dobrym wyposażeniem i 500-konnym silnikiem. G55 AMG bardzo kojarzy mi się ze stylem resto mod. Wprawdzie auto nie miało renowacji, jest w pełni fabryczne, ale to taki jakby samochód klasyczny, który został zmodyfikowany i uzupełniony o nowoczesne podzespoły. Tu nie chodzi o sens, to bardziej niepowtarzalność, emocje i żywa legenda. Samochód udostępniony został dzięki uprzejmości Old Merz Garaż. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to jak się okazuje, ten wóz nie każdemu się spodoba. Osoba mniej interesująca się motoryzacją stwierdzi, że przecież wygląda to jak jakiś kiosk, czy też stary furgon. Jednak prawdziwy entuzjasta motoryzacji na widok czarnej G-klasy w wersji AMG no będzie się wręcz obrzydliwie ślinił. W Gelendzie piękne jest to, że forma tego samochodu mimo wielu liftingów od ponad 40 lat jest praktycznie taka sama. Jest to wręcz niesamowity. Co ciekawe, w 2007 roku planowano zaprzestanie produkcji G-klasy na rzecz nowocześniejszego Mercedesa GLK opartego na podwoziu Mercedesa klasy C. Patrząc na GLK niby dostrzeżemy jakieś takie minimalne nawiązania. No ale kurczę, gdzie GLK do G-klasy? Finalnie uznano, że ikony powinno się zachować. G-klasa powstaje aż do dziś. Nawet GL, można by rzec, nie jest aż tak spektakularny. Wprawdzie model W464 produkowany od 2018 po raz pierwszy od 1979 roku jest zupełnie nową konstrukcją, to dalej wygląda praktycznie tak samo. Show trwa dalej. Nasz egzemplarz, który został wyprodukowany w 2008 roku, ma oznaczenie W463 i według mnie jest to chyba najfajniejsze stadium rozwoju G-klasy. Nowsza wiadomo, jest pewnie bardziej komfortowa, bardziej ekologiczna, bardziej wyciszona, ma w środku tablety, inne zawieszenie. Ale w sumie nie wiem, co o tym myśleć. Weźmy taką papierówkę i jej cierpko-kwaśny smak dzieciństwa. Wyobraźcie sobie, jakby nagle miała mieć posmak truskawki. Niby można sobie usunąć tatuaże, zamiast treningów siłowych przejść na crossfit, czy zamiast zajadania się kotletami zainteresować się może pędami jarmużu. Wszystko można, tylko po co? Wprawdzie tutaj mamy już różne udogodnienia, ale G-klasa generalnie nie powinna być chyba taka za miła, za grzeczna, za komfortowa, za dobrze się prowadzić, powinna zostać właśnie takim cierpko, kwaśnym chamem. Przecież właśnie za to lubimy Gelendy. Kurde. O Jezu, ale zimno, aż morda mi czerstwieje. Jeśli chodzi o wyposażenie, to znajdziemy tu m.in. nawigację, podgrzewane i elektryczne fotele z pamięcią, dwustrefową klimę, komputer pokładowy czy multifunkcyjną kierownicę. Jednak nic nam tutaj nie tańczy i nie śpiewa, a jednocześnie nie jest spartańsko. Nie ma po prostu takiej przesady, wszystko jest przyjemnie stonowane.
W G-klasie siedzi się dość specyficznie, trochę jak w busie i na wygodnym krześle jednocześnie, ale tak właśnie dziwnie ma tutaj być. Gdy usiądziemy za kierownicą, widzimy dosłownie cały ten kanciasty, gelendowy przód, błotniki, kierunkowskazy, maska, przetłoczenia, przed tym wszystkim pionowa, dosłownie pionowa szyba oraz wręcz taka maleńka tablica rozdzielcza. Wszędzie oczywiście towarzyszą nam również kąty proste. Okrągła w gelendzie jest chyba jedynie kierownica, zegary oraz daszek nad nimi. Generalnie to środek jest tutaj naprawdę bardzo obszerny, ale gdy się tak po nim porozglądamy, to zauważymy, że składa się on z elementów pochodzących ze starszych i nowszych różnych Mercedesów. Liczniki zalatują trochę poliftową 203, a panele sterowania fotelami czy okolice lewarka zmiany biegów wyglądają jak w 210. A tak jeszcze na marginesie, to chyba nie znam drugiego 500-konnego samochodu, w którym szyby byłyby aż tak pionowe. Kurczę, ta mercedesowska elegancja, ten niepowtarzalny styl i ta cierpkość. Silnik, jaki znajdziemy pod maską tej gelendy, to chyba najlepsza jednostka, jaką wyprodukował Mercedes. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Solidne i dziarskie. M113 na kompresorze. 5,4 litra V8. Naturalnie. W starszych Mercedesach G55 AMG mieliśmy również M113. Najpierw wolnossącą o mocy 354 koni mechanicznych, a później doładowaną 476-konne. Prezentowany egzemplarz to ostatnie wydanie G55 AMG. Mamy tu aż 507 koni mechanicznych oraz 700 Nm. Silnik ten skonfigurowany jest z pięciobiegowym automatem o oznaczeniu 722.6. I w tych latach Mercedes miał już co prawda 7 G-tronika, ale to właśnie ta skrzynia lepiej sobie radziła, a właściwie lepiej znosiła bardzo wysoki moment obrotowy. Taką skrzynię sam miałem w swoim Mercedesie E55 AMG W210, ale spotkacie ją również w takich samochodach jak przykładowo Dodge Challenger, Jaguar XKR, czy nawet Porsche 911. Grubo co? Kto by pomyślał? W 911 mercedesowska skrzynia biegów. W najmocniejszej odmianie jej wytrzymałość szacuje się na 1079 Nm. Jeśli chodzi o osiągi, to ta czarna bestia rozpędza nam się do setki w 5,5 sekundy, a prędkość maksymalna dla bezpieczeństwa ograniczona jest podobno do 210 km na godzinę. No, jak na ten gabaryt, to zawieszenie, tą aerodynamikę i w ogóle taki typ pojazdu, to jest i taka abstrakcja. Zobaczmy sobie jeszcze ten samochód z bliska, a później czas na jazdę próbną. No okej, to przyjrzyjmy się może najpierw z zewnątrz. G55 AMG, emblematy. Lampy z tyłu już tutaj są LEDowe. W 2008 roku oryginalnie. Koło zapasowe. No wszystko wygląda tutaj bardzo konkretnie. Wlew paliwa, często używana rzecz w tym samochodzie. Bagażnik. Klapa otwiera się dość ciężko, ale tak właśnie ma tutaj być.
Bagażnik jest bardzo duży, ładnie wykończony, w welurach wysokiej jakości. Tutaj jest twardy plastik, roletka. Tak to wszystko wygląda pod sufitka. No, możemy zamknąć. Tutaj jeszcze jest skórzane wykończenie. Klameczka plastikowa. Proszę bardzo. O! Rzut oka z tyłu. Tutaj mamy kamerkę. Wygląda to śmiesznie. W sumie w ekranie widzimy pół koła zapasowego. Z tyłu czujniki parkowania, ale też bardzo trzeba uważać, bo wykrywają one samochód, ale nie biorą pod uwagę, że koło zapasowe nam tutaj wystaje z dobre 30 cm jeszcze. Tutaj mamy jakieś otwory wentylacyjne, tak jak w starej Glendzie, tak jak w 83 roku, jak prezentowałem ostatnią Glendę. Rynienki również. Uszczelki gumowe. Ta szyba chyba nawet nie jest tutaj wklejona, tylko po prostu wsadzona w uszczelkę. Niesamowite, co? Ten samochód kosztował kiedyś 1 000 000 zł, ale tak tutaj jest. Progi, można sobie na nie stanąć, nic się nam nie odkształcają. Po dwóch stronach końcówki układu wydechowego. Ja pierdzie, to jest Spartan. Już tutaj aż smar wycieka. Lusterka fotochromowe z kierunkowskazem LED-owym. AMG V8 kompresor. No niesamowity wóz. Jak rozmawiałem z właścicielem, to przednia szyba na pewno jest włożona tutaj w uszczelkę. Jest nawet podgrzewana. No ale tak tutaj jest to zrobione, jak w W123 Mercedesie. Morda naszej Gelendy. Tak to wygląda. Reflektory ksenonowe. Tutaj światła do jazdy dziennej LED. Od 2007 roku w Gelendzie są one oryginalnie. Nie są one dokładane. Kierunkowskazy. W wielu miejscach widzimy tutaj normalnie główki śrubek na zewnątrz. Hamówka, co? No, to wszystko jest bardzo solidnie spasowane. Te listwy. Zupełnie jak w starej G-klasie. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są szczeliny pomiędzy elementami nadwozia. Tak jest oryginalnie. I gdy zwrócicie uwagę, to nawet przez nie widać tutaj zamek. Z tyłu również. Ja pierdzielę. No ale dobra, wejdźmy sobie do środka. Posłuchajmy, jak się otwierają i zamykają drzwi. Klamka. Jak od 40 lat. Matko święta. Jak w busie. Dosłownie jak w busie. Boczek drzwiowy wykończony jest miękkim materiałem, miękkim plastikiem Harman Kardon. Tutaj skóra, no taki miękki plastik, podłokietnik, skórka W210. Proszę bardzo, tak to wygląda. Miejsce pasażerów z przodu. No kurczę, troszeczkę jak w busie, jak się tak patrzy przez te pionowe szyby. Pod sufitka jest bardzo wysoko. Fotele są tutaj bardzo wygodne. Samochód ma lekko ponad 100 tysięcy km przebiegu. Stan foteli praktycznie idealny. Skóra marszczona. Na boczkach zresztą też jest marszczona. Kierownica jak z Mercedesa
W211 po lifcie, bądź też CLS-a. Elektrycznie regulowana. Jak w każdym Mercedesie, tempomacik. Tutaj te guziczki, no nie wyglądają nie wiadomo jak ekskluzywnie, ale takie proste są. No dobra, ale może wejdziemy sobie po prostu do środka. Widok z perspektywy kierowcy. Dosłownie, tak jak mówiłem wcześniej, cały przód tutaj nam widać. Nie ma problemów z parkowaniem, jeśli chodzi o przód, bo z tyłu, ojej, no nie jest za kolorowo. No ale nie pod parkowanie ten samochód był stworzony. No ale dobra, zacznijmy sobie od kierownicy. Tak ona wygląda. Drewno, skóra, guziki chodzą w ten sposób. Bardzo cichutko, w ogóle nie widać na nich nawet zużycia. Liczniki bardzo podobne jak w C55 AMG, tylko tam licznik wyskalowany jest chyba do 320 km na godzinę. No i tutaj wiadomo, V8 kompresor. Tak to wygląda. Komputer pokładowy. Mamy tutaj różne funkcje, obsługujemy je z kierownicy. Nie ma z tym większego problemu, ja w każdym Mercedesie. Jeśli chodzi o blokadę, to w starej Glendzie była tutaj dodatkowa wajcha, czy nawet dwie, już teraz nie pamiętam. Tutaj jednak blokuje się to wszystko elektrycznie, za pośrednictwem guzików. Konsola centralna. Podgrzewanie foteli. Podgrzewanie foteli jest również z tyłu. Podgrzewana szyba przednia, wycieraczka, spryskiwacz, troszeczkę jak w busie to chyba wygląda. Nie jestem pewien, czy takich guzików nie spotkamy w jakimś Mercedesie Viano, czy coś w tym stylu. Ale takich chromowanych obwódek na pewno tam nie będzie. Idziemy dalej, system nawigacji. Ściszymy, prawa autorskie. Zablokują kanał. Normalny system multimedialny jak w W211, czy chyba nawet w W220 po lifcie. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Tak sobie to wszystko chodzi. Guziki. O, mapę trzeba włożyć. Na dole będzie popielniczka. Delikatnie nam ona sobie wychodzi. Jakiś praktyczny schoweczek. No W210 jak nic. Lewarek G55. Proszę bardzo. No. To tak troszeczkę taka tandetka jest. Ale tutaj mamy sporo takich ciekawych smaczków, jak przykładowo główki śrubek na boczku drzwiowym widoczne. No tutaj akurat jest zaślepka. To jestem nawet troszkę zaskoczony. Podłokietnik. Otwieramy jednym guzikiem, moduł Bluetooth. Drugim schowek, fotele z przodu, a fotel z przodu kierowcy jest tylko pompowany, ale generalnie jeździ się tutaj bardzo wygodnie w tych fotelach, zawieszenie jest trochę sztywne, ale co do samych foteli nie można mieć większych zastrzeżeń. A jak jesteśmy tutaj jeszcze pod sufitka, to chyba też jakiś Mercedes C-klasa, ale nie jestem pewien. Wszystkie lusterka fotochrom, czujnik deszczu, świateł, tablica rozdzielcza, zobaczcie,
Tylko taka. Taka cieniutka. To wszystko trzyma się bardzo solidnie. To też. Nie ma tutaj większych zastrzeżeń. Generalnie auto jest, no można się tego spodziewać po ględzie, bardzo dobrze spasowane, bardzo twardo. Schowek. Opada nam on tutaj, no nie za wolno. No, jest miękko wykończony. Jakieś uchwyty na kubki. Co do uchwytów na kubki, tutaj jest jeszcze jeden. Taki śmieszny. Tutaj kolejna. Taka kieszonka, taka siateczka. Wejście 12 V. Wszędzie są piękne welury. Stary Mercedes. O, to jeszcze śrubka się znalazła, jedna główka. Właściwie trzy. Widzę, z tej perspektywy mi ciężko zajrzeć. Jeszcze sobie pomacajmy może materiały. Boczek jest całkowicie miękki, tak jak już mówiłem. Tutaj jest miękko. Miękko. W starej G-klasie też było tutaj miękko, pamiętam. Tutaj również bardzo miękko. Schowek też. O. Troszeczkę trzeszczy. To są jedno miejsce i drugie miejsce, gdzie tutaj trzeszczenie jest. A poza tym nie ma tutaj większych zastrzeżeń. Tutaj mamy twardy plastik. Tunel środkowy jest bardzo ładnie, mocno skręcony, spasowany. Również nie możemy się tutaj doczepić. To też jest twardy plastik. O, ręczny, tak jak w starej G-klasie, choć bardzo trzeba dużo siły użyć, by go zaciągnąć i spuścić. Zobaczmy jeszcze sobie do tyłu. Podsufitka nie jest czarna. W szyberdach. Tutaj uchwyty na siatki. I z tyłu możemy sobie odgrodzić przestrzeń bagażową. Tutaj regulujemy sobie wysokość pasa. Wszystko też to działa bardzo topornie, niesamowicie wręcz topornie. Wszędzie to jest twardy plastik, naturalnie. Samochód dla prawdziwego faceta, ale z rodziną. Tak to wygląda z tej perspektywy. No jak w jakimś luksusowym busiku. Może przejdźmy sobie do tyłu, zobaczmy. Drzwi z tyłu. No, tutaj trzeba trzasnąć. Nie rozpieszcza nas ten Mercedes. Pod tym względem oczywiście. A tu są jeszcze takie nakładki progowe, one są podświetlane na niebiesko. AMG. Boczek drzwiowy jest, no, z miękkich plastików. Tak jak z przodu, skóra, miękki plastik. Bardzo prosta popielniczka. Niesamowite. Jak tak myślę, ile ten samochód kosztował. Ale to cały urok G-klasy. No tak ma tutaj właśnie być. Zobaczcie, nawet dywaniki na podłodze są wykończone taką lamówką ze skóry. Naprawdę elegancko. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj szybko do środka. No i zobaczcie, fotel mam wyregulowany pod siebie. Jeszcze jest tutaj przestrzeń, no, na jeden palec. Jest takie wyżłobienie w fotelu. Kurczę, nie wiem, czy to tak widać. O, teraz widać. Taka kieszonka. Ja mam 198 cm wzrostu. Wyprostowany, mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Także auto jest naprawdę bardzo pojemne. Jeszcze perspektywa na kokpit cały, na tablicę rozdzielczą.
Tak to wygląda. No widzimy, że to taki Mercedes jakiś, ale po tych szybach, no to tak specyficznie, nie? Zobaczymy może jeszcze pod maskę. Maska na amortyzatorze. Zobaczcie w ogóle, jak ten silnik jest tutaj krzywo zamocowany. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest seryjnie. Nic tutaj nie jest zepsute, żadna poduszka. Wszystko jest ok. Tak właśnie ma być. AMG. No kawał maszyny. 507 koni mechanicznych. 700 newtonometrów. Niesamowite. W takim samochodzie 500 koni mechanicznych. Jeszcze takim cudem nie jechałem. No dobra, zamykamy. Ale huk. No niesamowity. Samochód bez kultury. No dobra, to myślę, że teraz czas na jazdę próbną. G55 AMG to naprawdę specyficzny samochód. Przed testem właściciel powiedział mi, że to jest tak, jakbyś wchodził do Żuka, a latał rakietą. No przyznam, że akurat Lublinem trójką latałem i aż tak tutaj źle nie jest. Rzeczywiście możemy mieć wrażenie, że prowadzimy bardzo szybkiego busa, ale ogólnie jest tutaj dość wygodnie. Jeśli chcemy, to możemy tym autem jeździć spokojnie na co dzień. Przyspieszenie jest mniej więcej takie jak w W210 E55 AMG. Ale w połączeniu z tą pionową pozycją za kierownicą, tym całym gabarytem i zawieszeniem, ja pierdolę. ML w wersji AMG to można powiedzieć przy G-klasie budyń z truskawkami. Tutaj mamy taki prawdziwy, mocno doprawiony bigos z bułą. Nie znajdziemy tu idealnego wyciszenia, trybów jazdy czy pneumatycznego zawieszenia. W sumie to zawieszenie jak na 500-konny samochód jest ekstremalnie proste. G-klasa to generalnie kumulacja samych skrajności. Bryła pudełkowata i bardzo wysoka. Konstrukcja bardzo prosta. Silnik potężny V8 na kompresorze. Spalanie, no cóż, też nie jest za niskie. Ale podobno na przykład mniejszy niż w takim Maserati Quattroporte. W mieście możemy tutaj zejść nawet do 18 litrów na 100 km. No jadąc o pierwszej w nocy i bardzo ekonomicznie. Normalnie w mieście gdzieś tak mamy tutaj spalanie 22-24 litry na 100 km. W trasie najniżej podobno można zejść do 12-13 litrów. No ale nie wiem, aż tak nie testowałem. Ciekawie się tym autem jeździ ostro po zakrętach. Zawieszenie jest dość sztywne, trochę się bujamy, taka lekka niezdarność, ale tak właśnie ma tutaj być. Z zewnątrz za to musi to wyglądać naprawdę spektakularnie. G-klasa generalnie wzbudza respekt na drodze. Nawet gdybyśmy zaparkowali na środku skrzyżowania na awaryjnych, to naprawdę mało kto by nas otrąbił. Ogólnie w kategorii, nazwijmy to, aut cwaniakarskiej, to taka Gelenda zajmuje naprawdę dość wysoką lokatę. Porsche Panamera, BMW X6, Mercedes CL63 AMG testowałem. Rewelacyjny wóz. A tu nagle podlatuje prawdziwe, czarne, chamskie i wulgarne czarne G55 AMG, no grubo. Ale przyznam, że gdy jechałem CL63 AMG, to ludzie tak nie oglądali się za nim, chyba że z ukradka, a tak to raczej mieli głowy skierowane ze strachu w dół. Z G55 AMG jest inaczej. Mimo że auto wygląda dość groźnie, to ludzie bardzo chętnie na niego spoglądają z zaciekawieniem, a czasami nawet sobie robią zdjęcia. Podejście raczej entuzjastyczne, naprawdę obracasz głów. Po prostu może wiedzą, że właściciel G-klasy w AMG nie kupił jej z przypadku. Gdyby chciał szybszego i wygodniejszego SUV-a, przecież mógłby wziąć Porsche Cayenne czy coś innego. G-klasę chyba raczej kupuje się dla charakteru, tej całej otoczki, tych skrajności, ciekawości. Ciężko to nawet sprecyzować, po prostu często tak legendarną G-klasę chciałoby się po prostu mieć. No ale dosyć już tego rozkminiania, bo teraz czas zrobić coś naprawdę dziwnego, a mianowicie wybrać się Gelendą na niemiecką autostradę. No dobra, ja
jak widzicie po znakach, jesteśmy już po niemieckiej stronie. Autostrada A11 w stronę Berlina. Jednak w stronę Berlina dzisiaj jest niedziela, jest troszeczkę większy ruch. Zawrócimy sobie w stronę przejścia granicznego w Kołbaskowie. Autostrada w stronę Polski jest praktycznie pusta, więc myślę, że będzie lepiej. Wjeżdżamy na autostradę A11 w stronę Kołbaskowa, Szczecina. Policaj, pozdrawiam. Właściwie 198 według GPS-u. Auto by szło jeszcze bardziej, jeszcze dalej. Ale nie, nie chcę ryzykować, troszeczkę się boję. Jest dzisiaj po prostu za duży wiatr. Nie jestem przyzwyczajony do takich samochodów i takich prędkości, takimi samochodami. Więc wolę podejść do tego pokornie i odpuścić. No przyznam, że doznania podczas jazdy wyższą prędkością są tutaj mocne. Może nie jechaliśmy teraz jakoś nadzwyczaj szybko, ale jakoś tak po prostu czujemy, jak ten mocny silnik dzielnie walczy z oporami, masą, napędem czy aerodynamiką. Podczas mocniejszych podmuchów bocznych, oj, musimy tutaj naprawdę mocno trzymać kierownicę, by w razie co nawet kontrować. Nie wiem, no przejechaliśmy się 200 km na godzinę, ale jakoś wolałem odpuścić, bo już czułem, że samochód po prostu zaczyna się tak dziwnie zachowywać. Ale wiatr jest dzisiaj no dosyć mocny. Kurczę, a może po prostu się już starzeje? Ale mimo wszystko taka prędkość takim samochodem, w ogóle co to za samochód? Ciekawy jestem, jak to wygląda z zewnątrz, taki czarny, ryczący, wielki kloc. I 200 km na godzinę. Myślę, że smaku zdecydowanie dodałyby tutaj ze trzy pędzące za mną radiowozy na sygnale. Ale byłby to wtedy trochę taki pato stream, więc nie. No ale w każdym razie taki właśnie jest Mercedes G55 AMG. Samochód, który ma niesamowity i absolutnie niepowtarzalny charakter oraz styl. Niektórzy może tego nie poczują, ale inni wręcz pokochają. G-klasa w wersji AMG to legenda, a jednocześnie dość ostry i wulgarny kawał żelastwa. Można powiedzieć, taki kultowy janosik świata motoryzacji. I kończąc tym jakże pięknym akcentem, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.